No chyba można powiedzieć, że stadion wrócił z wielkim hukiem. Mieliśmy tutaj kilka wydarzeń, które zdobyły nagrody na najlepsze imprezy. Także jestem zadowolony z tego powrotu, bo wszyscy usłyszeli, że stadion wraca. Znaczy ja powiem chyba, że nikt o zdrowych zmysłach nie oczekiwał, że w pierwszym roku wyjdziemy na plusie, bo jednak trzeba było przyciągnąć ludzi, trzeba było pokazać, że jesteśmy w stanie to robić. W pierwszym roku na tych imprezach ogólnostadionowych zarobiliśmy. Na pewno nie tyle, żeby pokryć wszystkie koszty związane chociażby z podatkiem od nieruchomości. Koszty są na poziomie 10 milionów plus podatek. Podatek od nieruchomości płacimy na poziomie 9 milionów rocznie. No ale są to najniższe koszty, jeżeli chodzi o obsługę stadionów w Polsce, bo mam porównanie z kosztami na innych obiektach, no to zarządzamy tym obiektem naprawdę najtaniej w Polsce. Na pewno trzeba by odbyć konsultacje społeczne, no ale wcześniej czy później taką rozmowę będziemy musieli odbyć, czy województwo dalej będzie dopłacało do obiektu, czy spróbujemy sprzedać nazwę i z tych pieniędzy się utrzymywać, aczkolwiek to będą decyzje nowego zarządu województwa. Znaczy jesteśmy po pierwsze stadionem wielofunkcyjnym. Mamy możliwość przearanżowywania stadionu pod takie funkcje, jakich nie możemy uzyskać na innych stadionach. Chociażby stadion w Warszawie, gdzie nie możemy zrobić pełnej lekkoatletyki. Nie ma miejsca na 400-metrową bieżnię, czyli wszystkie konkurencje biegowe odpadają. Lekkoatletyka to jest nasza największa przewaga. A jeżeli chodzi o muzykę, o koncerty, mamy najlepsze nagłośnienie w Polsce. Być może jedno z lepszych w Europie, ale też największą pojemność w Polsce. W Warszawie na stadionie maksymalnie możemy pomieścić 55 tysięcy osób. U nas przy aranżacji sceny na środku, tak jak kiedyś grało YouTube, jesteśmy w stanie na stadion wpuścić 85 tysięcy osób. Jednak ta pojemność przy dużych koncertach ma znaczenie, ponieważ było to widać chociażby po biletach w zeszłym roku na koncert Rolling Stones z Warszawy, że sprzedały się w 3 godziny, jeżeli organizator mógłby sprzedać 30 tysięcy biletów, one też by się sprzedały. Ten rok był też podporządkowany temu, żeby wrócić, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie zorganizować największe imprezy, a to w przyszłości będzie przynosiło efekty. Już dzisiaj mamy zapytania od dużych agencji koncertowych. Na najwyższym poziomie robimy lekkoatletykę, wrócił żużel, wrócił piłka nożna, wróciły imprezy towarzyszące, takie jak Rajd Śląska, Tour de Pologne. Także z roku na rok będziemy podnosić jakość imprez, przyciągać jak najwięcej klientów, no a też przez to zarabiać.